Ulica prosta, a życie na niej już niekoniecznie. A dlaczego? Bo nie ma asfaltu. Zamiast nawierzchni bitumicznej jest drobny tłuczeń, żwir, brudny piasek, dziury i unoszący się na kilka metrów kurz osiadający na dachach i elewacjach domów. Się oddychać nie da, wszystko zakurzone dookoła. Dziury dalej jak są, powstają na nowo. Kiedy w grudniu 2016 roku po raz pierwszy odwiedziliśmy ulicę Prostą, sytuacja wydawała się niemal identyczna. Co prawda co jakiś czas na Prostej pojawiają się ekipy remontowe, jednak ich działania sprowadzają się do uzupełnienia tych samych dziur tym samym żwirem. Przywożą tutaj na selektywnych jakichś tam autach, przywożą, wysypują to, rozgarniają. No i to trwa może 10 minut taki remont tej drogi i odjeżdżają. Do połowy drogę zrobili rok temu. No i na tyle się skończyło. I znów przychodzi deszcz, i znów przyjeżdżają ekipy remontowe i tak to funkcjonuje. Spływ można otworzyć kajakowy stamtąd, z jednej ulicy na koniec drugi, strumień wody. Strumień wody, dziury jak się pootwierają, no to wiadomo, to wszystko ta woda z tych dziur ląduje na autach zaparkowanych z boku domu. Problemem jest nawet samo otworzenie okna w upalny dzień, to znaczy okno można otworzyć, tyle że zaraz później trzeba zetrzeć grubą warstwę kurzu z mebli stojących najbliżej otwartych okien. Ja już jestem tym faktem zmęczony, dzień zaczynamy od mycia, po prostu jest kurz i tylko tyle. Mieszkańcy Prostej z problemem drogi, a właściwie jej braku, borykają się od wielu lat. Włodarze miasta również mieli otrzymywać w tej sprawie stosowną korespondencję. Jak informują mieszkańcy, odpowiedzi nie było. Chodzili sąsiedzi, pisali pisma i bez odzewu. Prezydenta Silberta prosimy o pomoc do Miejskiego Zarządu Dróg i nic w tej sprawie dalej nie ma. Tak czekamy już kilkanaście lat, 20 ponad lat. Mamy radnego tak samo na ulicy, który dalej nic nie działa.